bardzo serdecznie i gorąco wypoczywający w naszym mieście w Czasowiczów, a także was, drodzy mieszkańcy. Cieszę się, że jesteśmy tu dzisiaj, by przeżywać tak ważne dla naszego miasta chwile. Dzisiejsza uroczystość, kolejne wspólne już obchodzone święto Wojska Polskiego, święto Ustki i święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to wielkie dla nas i dla naszej społeczności wydarzenie. 92 lata temu, 15 sierpnia 1920 roku, odrodzone Wojsko Polskie odparło bolszewicką agresję, zagrażającą odzyskanej niedawno niepodległości i istnieniu zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Pomimo najbardziej widocznego aspektu polityczno-terytorialnego, wojna polsko-sowiecka była w istocie wojną o wartości. Z tej strony
jeziora. Jeziora stoi lipka zielona. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Teraz, szanowni państwo. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Cały kraj, prawda? Ale ogólnie Ustkę. Katowice są? Wrocław jest? Szczecin jest? Kraków jest? Warszawa jest? Babilonu, Babilonu, Gruzy, zobaczyłem moment, stóp. Jasny obraz wyzwolenia, wyzwolenia wszystkich.